Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek Legacy of Kain Soul River 2. W poprzednim odcinku poznaliśmy pana ośmiorniczka, który znajduje się gdzieś pod nami. Czekam tylko jeszcze na czwartą osobę, która będzie mącić Razielowi w głowie. Wtedy już spokojnie będę mógł przyrównać naszego bohatera do atrakcyjnej blondynki nie z kabaretu, tylko ze sketchu kabaretu Limo. Sketch nazywał się chyba Wojna albo Das Wojna, no już nie pamiętam. Ale zobaczmy, co słychać u naszego nowego przyjaciela. Gdzie jesteś, dziadu jeden? Masz przepiękne, przepiękne ślepia. Tam jest jakaś dziura, do której nie chcę wpływać. I czego jeszcze, chłopie, byś chciał? Mam cię nie zawieść. Jakby mnie obchodziło, co ci chodzi po głowie, no. Dobra, gdzie wypłyniemy? Ulala. 1, 2. Więcej nie widzę, niestety. Raziel, czy ty możesz... Sterowanie, sterowanie i jeszcze raz sterowanie. Jak się tu kucało tutaj. Spaduwa! Kto do mnie czym strzela? Ała! Jak dorwę tego, co do mnie strzela, to posiekam. A to ty! A to nie wiedziałem, że wy możecie też strzelać. Nie, Raziel! Chciałbym... Wiem, co zrobię. Przepraszam, że robię to na wizji. Ale niestety kiedyś trzeba. Tak? Jak się teraz zmienia kamerę? Nie widzę. Dobra, wyjdzie w praniu. Może tak, może tak. Nie wiem nadal. Kolejny... Ała! Jegomość, którego musimy nauczyć odrobiny szacunku. Nie, nie spadaj, ja ci... Dobra, idziemy dalej. Kolejny, no... Co? Ała! Dobra, pięknie. I teraz gdzie? Raziel. Czy ty, chłopie, mógłbyś w jakikolwiek sposób się obrócić? Raczej nie ty, tylko kamera. Jasna cholerka. Przepraszam bardzo. Lewy shift. Dziękuję bardzo. Co mamy pod sobą? Kolejnych nieprzyjemniaczków. Lecę do was. Już lecę. Nie bójcie się. Dobra. I zaczynamy zabawę. Nie, nawet nie próbuj mnie uderzyć. Cudnie. Tylko ja bardzo bym chciał... Co to jest za ściana? Czy to jest właśnie ściana, z której zleciałem? Tak, to jest właśnie ta ściana. I pytanie tylko, czy to jest jeziorko, z którego ja wyskoczyłem? Chyba nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie widzę żadnej drogi, którą moglibyśmy się udać. Raziel, nurkuj. Nurkuj. Dziękuję ci. Wow. Co to jest? Kto tu zatopił to wielkie coś? Żadnego poszanowania dla sztuki. Chyba tędy. Zresztą wyjdzie w praniu.
Dobra, będę podążał za tymi kryształami, które świecą i najwidoczniej wskazują nam drogę i przy okazji ją oświetlają. Tędy? Nie, tu nic nie ma. Okej, czy ja mogę wypłynąć w jakikolwiek sposób? Tu nic nie ma. Tędy chyba przypłynąłem. Nie, nie. O, 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 dobra. Droga odnaleziona. Albo i nie. Powiem szczerze, już się zgubiłem. Raziel, czy mógłbyś mi wskazać jakąś drogę? Byłbym naprawdę wdzięczny. Moment. Gdzie było to coś? Tutaj. Moment. Zastanówmy się. Przepraszam za to. Porozglądajmy się, gdzie możemy popłynąć. Tam się wrócimy. Na górę nie mamy gdzie płynąć. Okej. Mam nadzieję, że to jest dobra droga. Raziel, powiedz, że to jest dobra droga. Najwidoczniej tak. Jest. Dzięki. No chłopcze, wyskakuj. Tylko teraz gdzie my jesteśmy? A cóż to za miejsce? Czy ja mogę podnieść sobie tutaj... Mogę, dziękuję. I surfaced into a very different landscape. The daylight barely penetrated the dense canopy of this forest. Here I discovered an ancient ruin. Unmistakably one of Mobius's time-streaming chambers, but long ago sealed and abandoned to the encroaching swamp. I didn't currently possess the means to break this seal, but I thought in time that I might. Czyli co, mój drogi Razielu, chcesz mi powiedzieć, że będziemy mogli swobodnie podróżować w czasie i w przestrzeni? Naprawdę nie pogardziłbym. Tam widziałem kogoś już. Gdzie ten ktoś jest? Czy to ty tam uciekasz przede mną? Chodź tu. Żaby to pewnie też szpiedzy. Nie, raz jeden! Au! O, o, jesteśmy w niezłych tarapatach. Nie daj się... Nie daj się dziabnąć. Już ja się z wami pobawię. Raziel... chciałbym, żebyś próbował namierzyć te osoby, które stoją poniżej. Czy ty mógłbyś to zrobić? Nie, nie mógłbyś. Ciekawe, czy mnie zaatakują. Sami umarliśmy. Zresztą w sumie, co ja gadam, umarliśmy. Raziel nie może umrzeć. Potworki, gdzie jesteście? Tu. No, nie ruszaj się. Dziękuję za twą duszę. A... czy co, ja tutaj coś mogę... Do widzenia. Już nie mam ochoty zwiedzać tego terenu. Aha! To było nieczyste z mojej strony, ale mam to gdzieś. Raziel, za tobą, chłopcze.
Jakim cudem ty jeszcze dychasz? No, już po tym. Dawać duszę. Zabierz to. Połączyłeś się z tym? Połączyłeś. Co my tutaj możemy zrobić tak naprawdę? Możemy iść tam, czy z tymi drzwiami możemy coś podziałać, pociachać, w ten sposób uderzyć? Nie. Nic. Naciskałem na pewności wszystkie możliwe przyciski. W tym nie możemy się za szybko ruszać. Czy tam na górę możemy się... Nie. Nie będziemy mogli się w żaden sposób dostać. Raz jeden. Wyjdź z tego bagna. Proszę cię. O mój Boże. No. Dobra, to jedyna droga chyba prowadzi tędy. Wyjdź, wyjdź. Dziękuję. Okej, tu na pewno możemy wejść. Możemy, Raziel? My lurking observer was exposed. The creature vanished when he realized he was discovered. But I caught a glimpse of him, and his features were distinctive enough. This was the vampire Vorador, the monstrous assassin depicted in the stronghold. Strange that a creature brazen enough to assault the circle single-handedly would avoid confronting me. Very well. If Vorador would not come to me, I would go to him. But first I needed to find some means of reaching that terrace. Tak, tego jego mościa widzieliśmy w Cytadeli. Mówisz, że musisz znaleźć sposób, żeby się tam dostać. No dobra, poszukamy. Może jakoś uda nam ci się ułatwić to. Uda nam się ci ułatwić. No powiedzmy, że w miarę gramatycznie. Tam jest strażnik. Tam nie możemy się dostać. Nie wleć w bagno. No, oczywiście musiałeś wlecieć. Chociaż w sumie... Gdybyś się Raziel postarał... Dobra, na razie załatwimy tego jego mościa. Aż ty zaskoczył mnie, dziad. No chodź, 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 chodź. Skoro ty nie chcesz przyjść, to ja przychodzę. No. No i po tobie. Dziękuję za duszę. Zobaczymy, czy Raziel tutaj nie może faktycznie wskoczyć. Nie wiem, co się właśnie stało. Jakieś bugi. Skacz. 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 No. Tutaj coś jest? Widzę ciemność, tak naprawdę. Chyba pora zgasić lampkę. No i tak mało co widać. Ale dobra, skoro tam jest przeciwnik, to musimy najwidoczniej... Nie, Raziel. Raziel, wskocz tam. Dziękuję. W którym kierunku ten ktoś był? Zostań sobie w bagnie. No, uparte będzie lazł za mną. Halo? Dziękuję, kamero, za takie piękne ujęcia, naprawdę. No wejdź tu, wejdź. Wejdziesz ty tu czy nie? Nie? To mam cię gdzieś. Pozwolę ci żyć. Znajmę miłosierdzie. Tu, tu, tu.
Raziel. Raziel. No. Jak nie baba, to hop się doczepi. Skoro jesteś taki chętny do bitki... Pożałowałeś tego. Miejsce zapisu gry. Cieszy mnie to bardzo. Kto tam jest? Aha, piesek chyba. Tutaj znowu jest jakiś chrzcielnik. Skocz tu. Dobra, to jest już normalna ziemia. Czy coś tutaj mogę jeszcze znaleźć? Tam jest przeciwnik. Dobra, na razie idziemy zapisać grę. Tak, save. Dziękuję. Dobra. No chodź tu, piesku. O ty! Jaki sprytny dziad jeden, no. Oj, chłopie, nie chcę cię martwić, ale to ty poczęstujesz się moim. No i widzisz. Trzeba było wrzeszczeć. Po co to takie zamieszanie robić? Tylko kłopotów sobie napykałeś. Jaki piękny świecznik. Dzień dobry, żabko. Co ty tak za mną podążasz? There appeared to be a passage here, leading northward into the mountains. Ta logika. The opening, however, was obstructed and too high for me to reach. Perhaps later I would find the means to bypass these obstacles. Dobra, gdzieś tu za nami już się chyba upomina nawet. Dokładnie. No. Dziękuję bardzo. Dobra, musimy to miejsce zapamiętać, że tutaj mamy jakieś przejście. Gdzie ono jest? Tam. Ale jak na razie nasz bohater nie może się do niego dostać. Tutaj też nie mamy gdzie iść. Tak więc jedyna droga pozostaje właśnie tutaj. No do ciebie się nie zakradnę, no nie ma szans na to. I do góry. No i po tobie. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. To jest jakieś przejście? Nie, nie ma przejścia. Skoczymy sobie i zobaczymy, co mamy u góry. Czy ja mogę iść tam? To mnie najbardziej interesuje. Czy muszę iść dołem? Zobaczmy. Raziel, 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 no, wierzę w ciebie. Szty! No. Wreszcie. Jedna dusza, druga dusza. Jeszcze ktoś ma jakieś problemy do mnie? Nie. Tak myślałem. I teraz gdzie my... Teraz jesteśmy na tym balkonie. But I found these ruins even more intriguing. I recognized these arcane symbols from the chamber beneath the pillars and realized that this shrine too was sealed to all but the bearer of the Reaver. Dobra, czyli mamy kolejną komnatę, którą musimy... Z tego nie skorzystamy. Otworzyć za pomocą naszego mieczyka. Wyciągnij go. Dziękuję. Teraz gdybym jeszcze znalazł przycisk. Raziel. Czy ty będziesz na tyle łaskaw,
że wyrzucisz ten miecz. Jeśli go nie wyrzucisz, dobra, nie mam zamiaru się bawić. Nie chcesz po dobroci? Będzie trochę mniej przyjemny sposób. Czy ja mogę tutaj jakieś dusze wessać? Halo, potworki. Potworki. No nie mówcie, że na w tym astro... No, jest. Jakiś nowy. Nie, zły piesek. No. Dobra, jeden mi wystarczy. Jeśli gdzieś tam drugi jest, nie interesuje mnie to. Niech sobie żyje w spokoju. Aha. Czy tutaj gdzieś było miejsce, gdzie możemy powrócić do świata rzeczywistego? Hop, hop. Może tu? Nie. A czy ja mogę teraz na przykład użyć? Nie. Bo Raziel musi odmawiać posłuszeństwa. No to ruszamy na podróż w poszukiwaniu portalu. Nic, tylko pod górkę, pod górkę. No nie, ten tu znowu jest. Serio, tu nigdzie nie ma. Nie mówcie, że ja będę musiał schodzić na sam dół i później jeszcze raz iść tak dookoła, bo tego nie chce mi się robić. Czy jest tam gdzieś ten? No na miłość boską. Może jednak jest jakiś sposób, żeby otworzyć je z tego świata. Raziel. Chłopcze. Niestety nie. Tak więc widzimy się za sekundkę. Okej, jestem już z powrotem. Trochę się naszukałem tego portalu, ale wreszcie znalazłem. Zobaczymy, co kryje to pomieszczenie. Oczywiście drzwi muszą się za nami zamknąć, bo jakby inaczej. Schowaj tego kozika. A kimś ty jest. O-o. Ty masz coś więcej niż tylko broń. Ty masz jeszcze tarczę. Pojedynki z tobą mogą być... A nie, jednak nie są. Nie jesteś taki twardy, na jakiego wyglądasz? Co się właśnie stało? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego twoja tarcza... Czy ja mogę wiedzieć, o co chodzi? Aha! No szkoda, że musieliśmy to zostawić. Myślałem, że będziemy rzucać tym jak frisbee. Okej, tu już ewidentnie musimy skorzystać ze świata nierzeczywistego, tylko równoległego. No cóż. Stopujemy stoper. Stopujemy stoper, tak. Cudowne zakończenie cudownego odcinka. Brawo dla mnie. Ale cóż, ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.